Młodzi artyści, którzy się pojawili w tym roku w Kompasie Młodej Sztuki, należą do czołówki młodych twórców. Wybrali ich przedstawiciele galerii, 70 galerii czołowych polskich, z całej Polski, galerii prywatnych, galerii publicznych. Te galerie prowadzą, szefują profesjonaliści wysokiej klasy. Wydaje mi się, że w związku z tym jest to jak najbardziej podpowiedź dla kolekcjonerów, inwestorów, miłośników sztuki, którzy się interesują sztuką najnowszą. Marcin Kowalik, 31 lat, pochodzę z Zamościa, pracuję na co dzień na Akademii w Krakowie. Właśnie dzisiaj rozpoczyna się ta wystawa tutaj w Kompasie Młodej Sztuki oraz równolegle wystawa w Miami z Kołu, gdzie będą prezentowane moje 4 obrazy. Nazywam się Julita Malinowska, mam 33 lata, pochodzę z Otwocka pod Warszawą i aktualnie tworzę w Warszawie. Mam na swoim koncie ponad 100 wystaw, z czego ostatnia wystawa odbyła się w Zurichu, a przedostatnia w Paryżu. Także zachęcam do oglądania prac. Jestem Radek Szlager, jestem starszy niż Jezus. Mam 33 lata skończone. Nigdy jakoś nie miałem ani szczęścia, ani jakby chyba wytrwałości, żeby skompletować jakąś aplikację i startować w konkursach związanych ze sztuką. Tym bardziej ta zaskakująca pierwsza pozycja jest dla mnie miłą niespodzianką i dużym zaskoczeniem. Ignacy Skwarcan, 28 lat. Jestem Bartosz Kokosiński. Pochodzę z Zagłębia. Kończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa u profesora Andrzeja Bednarczyka. Zajmuję się głównie malarstwem, obrazem i obrazowaniem. Obecność na tej liście z pewnością uwiarygadnia tych artystów w oczach potencjalnych kolekcjonerów i to, co uważam jest bardzo istotne, im, tym artystom daje wiarę w siebie, a ona jest bardzo potrzebna, zwłaszcza na początku drogi twórczej.